I chcę Cię zapytać, Tereso, na początek naszego spotkania, co dziś w Tobie jest? Jak widzisz dzisiejszą Teresę i czy jest w niej jeszcze ta mała dziewczynka, która wychodziła z domu, choć pełnego patriotyzmu i wielu dobrych rzeczy, to bez tego przytulenia i pogłaskania. Czy masz ją w sobie nadal, tą dziewczynę, i jak się dziś czuje? Miałabym ochotę powiedzieć, że wyłącznie ta mała. Ta mała tam chwili. Wiecie, w tej sytuacji, w której ja się teraz znalazłam, z aktywności życiowej, no, musiałam przystopować, usiąść, a czasami poleżeć. No, i to jest bardzo, było bardzo trudne, i emocjonalnie trudne, w ogóle psychicznie trudne, ale też i fizycznie. Bo jak taki duch byłam zawsze wartki, kochani. Niedołężność i samotność, chciałabym powiedzieć, co bardzo bolesne. I właśnie im więcej potrzebuję obecności drugiego człowieka, troski drugiego człowieka, no o czułości to już nie mówię, bo się tu prawie rozpłakałam, jak mnie Rafał wziął za rękę. Wiecie, to o dziwo coraz mniej jej potrzebuje. Także no... Czyli już nie brać. No może już się nie rozpłaczę. Kochani, witam najserdeczniej, najserdeczniej tych, którzy są bardzo głęboko w moim sercu zapisani. Starych, a owców. Wybaczcie wszyscy inni, jesteście równie ważni. Natomiast no z nimi zaczynałam powstawać, wiecie, z tego czołgania się. Felek, dzięki. Dobrze, że jesteś. Seweryn. Seweryn? Gdzie jest dzięki Seweryn? Dzięki ci, z Krzysiem jest, śpiewającym. Fajnie. Seweryn? Jest tam. Kurczę, o matko, bo to jak... Cześć, Seweryn. Nie widziałem go lata. Ukryty jak zawsze, czy to skromność, czy lęki, co to jest? Tradycje, moja droga, tradycje. Ostatni będą pierwszymi. Jest, tak, jest szpila. Dzięki ci, Rysiu. Wiem, że jesteś, że chorujesz i jesteś. No, i czekajcie, czy kogoś nie przeoczyłam z tych takich, z tamtej epoki. Niewiele nas w ogóle jest. Ale wszyscy jesteście ważni i młodzi też. Widzę mu, a o Paweł. Paweł jest tak. No już później to już starsze pokolenie, to nie będę wymieniała, bo za dużo was. O nie, jeszcze Marzenkę wymienię, Anię, Czarka. Jak ktoś, Danusie, Lusie, kochani. O, jednak trochę się uzbierało. Ninę, żonę Ryśka Szpili, bo to tak naprawdę z nią się najpierw poznała, a dopiero później z tym Mancymonkiem. No i kochani, oczywiście Marek, ty jesteś dla mnie bardzo ważną osobą z Brukseli, twoja żona. Poprzez ciebie, bo trochę później pojawiła się i też chciałam podziękować i za obecność moją siostrzenicę z córką, bo tak naprawdę to ona też pamięta czasy, kiedy ja byłam jeszcze owładnięta chorobą. Także dzięki ci, Grażyna, że przyszłaś, że stary. Jeszcze chcesz zobaczyć, co o czym ta ciotka stara mówi. Młodych witam. Wiecie, jak słuchałam Ojca Świętego Jana Pawła II, jak on ciągle od tych do młodych się garnął. Spotkania dla młodych. Mówił do młodych.
Nie? Ja myślę sobie, to Pan Bóg musi kochać młodych ludzi. I kocha Pan Bóg młodych ludzi. A starych co robi? Zaprasza do siebie. Odmładza. No chłopaki. Odmładza. Jeszcze nam, ja ojciec Benignus kiedyś w Zakroczyniu tak się czai przy mnie i mówi, siostro Tereso, a siostra to ma ile lat? Ja wiem, no 40 wtedy miałam, parę nie, ale wie siostra, że siostra nie wygląda, nie dałbym tyle. Ja wiem, no bo Pan Bóg odjął mi co nieco. Tak, a Pan Bóg powiedział, że i młodość wasza odrodzi się jak u Orląt, nie? Inaczej bym tu dziś nie przyszła, bo by nie było ani tego zapału, wiecie, ani tego tej werwy, ani tego chcenia, więcej niechcenia. To o niechcenia się w takim razie zapytam, zanim będziemy Państwa przekonywać, że jeszcze w zielone gramy, bo to myślę ważne, żeby wszyscy to wiedzieli, że niezależnie od tego, jak długa już nasza droga ta za nami, to i tak koniec końców liczy się ten dzień, co dziś. I czy w tym dniu staliśmy się choć trochę uczciwi, bardziej niż byliśmy wczoraj. I teraz taki eksperyment dla wszystkich gości Teresy, łącznie z Teresą. Zamykamy wszyscy oczy na 3-4. 3-4, zamykamy oczy. Proszę tam nie oszukiwać, wszyscy zamykają. Odpowiedzcie w swoich sercach głęboko, najgłębiej jak potraficie, czy był kiedyś dzień, może wiele dni, w których byliście bardziej uczciwi, kochający, dobrzy niż dziś. Jeszcze 2 sekundy na zastanowienie się. Otwieramy oczy. Jeśli odpowiedź było tak, były taki dzień, no to pozostaje nam postawić drugie pytanie. Co takiego się stało, że dziś nie jest ten dzień, w którym jesteśmy coraz bardziej uczciwi, coraz bardziej kochający? Nie mogę nie zapytać Cię o 12 kroków, bo one są kantą tej książki. I jestem przekonany, że zostały nam dane nie tylko po to, żebyśmy wyszli z naszych uzależnień takich czy innych, ale właśnie po to, o co przed chwilą pytałem. By dziś był choć troszeczkę bardziej uczciwy niż wczoraj, bym jutro był troszeczkę bardziej kochający niż dziś. I jeśli tak patrzysz na swoje życie, Tereso, czy często zdarzały Ci się powroty do głupich błędów, nie mówię do alkoholu, ale do głupich błędów, do lenistwa, złości, o której dziś było, nie wiem, pychy, obmowy. I jeśli tak, to jak sobie z tym radziłaś? Nawet nie mogę powiedzieć, wierzcie, że to było. To się zdarza. Tylko ja inaczej po prostu często oceniam to, i inny stosunek mam do tego. Jednak program 12 kroków pozwala mi z innej perspektywy spojrzeć na podobne sytuacje. Absolutnie, wiecie. I na podobne moje odczucia czy uczucia. I jednak jestem w stanie skorzystać z tego sztabu. Bo to jest mój sztab w mojej głowie. Mój umysł, mój intelekt, to wszystko, czym nasiąkł, czym został przeformowany, wiecie, przez program 12 kroków. Tak kiedyś byłam na Mazurach, zaproszona na rocznicę grupy, to było w Lubawce, nie wiem. I wiecie, taki pięknie wisiał napis u nich, że 10 przykazań jest dla ludzi, którzy nie chcą iść do piekła, a 12 kroków jest dla ludzi, którzy wyszli z piekła. No, fantastyczne. 12 kroków. One mnie zawsze jakby, no mówię, sprowadzają w ten właściwy, w tego właściwego kierunku, czy w ten właściwy kierunek. A między innymi zasłyszana mądrość i wypracowana, że szukaj, zbliżaj się do środka,
bliżej środka, bo ja zawsze falowałam. Nie faluj mikrofonem, jeśli mogę prosić. Dwie burty były, nie? I tak, albo był, albo czarny, albo biały. I oczywiście wszystko na 100%. I to albo wtedy to, na 100%. No nie, no tak. Ja nie wiem. No 97 w środku spodu głosu. No. Minimum. Kochana, ja jestem wielkim fanem tych z was, dobrzy weterani, którzy nie tylko traktują kroki jako czytankę na mityngach, ale którzy w realny sposób weszli w proces z każdym krokiem się mierząc, także zadośćuczynienia. Jakbyś miała powiedzieć, co jest najtrudniejsze w tym aspekcie drogi człowieka, który odzyskuje wolność, bo to jest rzecz, której jestem przekonany wielu tak zwanych pobożnych katolików może się uczyć od totalnie niepobożnych alkoholików, bo owo zadośćuczynienie bardzo często leży odłogiem gdzieś zakurzone, nawet nie nietknięte małym palcem u nogi. Powiedz mi, co jest, dlaczego tak jest, że tak ciężko nam się za to zabrać? Jak ty zabierałaś się za ten krok? Może powiem na początku, że ja bardzo, wiecie, posłuszna byłam. I to uważam, że to były początki mojej pokory. Gdzieś uznanie bezsilności wobec alkoholu i takie uznanie też, że utraciłam zdolność do kierowania własnym życiem, pozwalało mi spojrzeć zupełnie inaczej na nowe sprawy. Dlatego chciałabym też podkreślić rangę słowa. Wiecie, słowa, bo dlaczego ja pisałam? Dlaczego ja jeździłam, mówiłam i ja do tej pory zabieram, jak jestem na mitingu, to zabieram głos. Bo tak naprawdę to mnie uratowało słowo. Pierwsze pewno było słowo Boga, Stwórcy, żyj. Dziewczyno, żyj jeszcze. I później dalsze przekazy słowne, czy też spisane na mityngach anonimowych alkoholików. Przecież moja mądrość to jest zdobywana nie w sali akademickiej, tylko przy stołach. Kochani, dzisiaj jestem uhonorowana i myślę, że wy ci tutaj, którzy chcieliście przyjść. Jedna z najładniejszych sal tego zamku. Piękna sala. Mała, bo mała, ale piękna. I możemy tu być. Możemy tu chodzić, chociaż dotykać podobno nie można przedmiotów. Znaczy nie opieramy się o ścianę. Nie opieramy się. Ale nie, dziś na szczęście nikt z nas nie musi. Ale jak bywało, Seweryn, jak bywało? Ryszard, że siedzieliśmy w kotłowni. W kotłowni, ale jak ma automator. Pytałem cię o zadośćuczynienie i jeszcze do niego wrócę. Nie dam ci tak łatwo się... Zadośćuczynianie. Musiałam się ja spotkałam się z miłosierdziem Bożym. I to mnie po prostu ustawiło też inaczej do tego, co ja robiłam. To inaczej, to jaki dług było najtrudniej ci oddać? O, tak cię zapytam, może za intymnie, to wtedy powiedz spadaj, ale jak nie za intymnie, to powiedz, który dług był najtrudniejszy do spłacenia, może niespłacalny nawet? Ja myślę, że spłacam go cały czas. Za 40 lat mojego życia. Pokrętnie moich zachowań, moich nieudolności, moich ranień. To było najtrudniejsze. I dlatego, wiecie, nie było trudno zrezygnować z jakiegoś mojego życia osobistego. Właśnie kierowałam się tym, że odpłacam, ja tak naprawdę spłacam dług. Żyję na kredyt po to, żeby spłacić Piotrów dług. I być jeszcze wdzięczną za to, że jest mi to dane, że ten czas jest mi dany. Ale wiecie, że czas to jest dany i zadany. Ja przepraszam, ale ja muszę moje powitać dwie przyjaciółki, Olgę i Bogusię, bo by się obraziły na mnie. I
tobie byłoby smutno, że nie powitałaś przede wszystkim. To dobrze, to teraz Kasię poprosimy, bo Kasia... Ale mogę podobać. Tak, tak, ale Kasia, kochani, ale Kasia będzie w tym czasie zmierzać ku nam. Ja na początku, to ja tak osobiście to jeszcze nie byłam w stanie iść do kogoś i prosić o wybaczenie, czy przepraszać. Zmiana zachowań, zmiana postępowania już była dla bliskich osób i dla wielu innych osób po prostu zadośćuczynieniem. Inaczej się zachowywałam niż dotychczas. Ja pamiętam, jak wiecie, ja wpadałam, bardzo chciałam budować relacje z córkami mojej siostrzenicy. No i wiem, że się nie zbuduje na odległość. Ja raz w tygodniu przy całym moim szaleństwie aoskim, w ramach 12 kroku, gdzie przecież jeździłam już, to ja jeden raz w tygodniu jeździłam do mojej siostrzenicy po to, żeby z dziewczynkami od najmłodszych lat budować relacje. I też jadąc kiedyś autobusem, ale ja wpadałam do nich i cały czas stokowałam o sobie. Oczywiście byłam pytana, a co u ciebie? Moja siostra jeszcze żyła. A ja, no co tam w pracy? Jak tam w twoim AA? I ja jadąc któregoś dnia autobusem do nich, myślę sobie, rany boskie. Co? Ja tylko mówię o sobie. A może ja zapytam moją siostrę, jak ona się czuje? Może ona czegoś potrzebuje? No wiecie, to były niesamowite w ogóle wydarzenia, epokowe. Taki zwrot. No i tak jest, staram się do dziś. I dziś nawet jest mi trudno, jest mój spowiednik, księże Rawale, witam. W jego osobie cały Instytut Świętej Rodziny witamy. Wspaniała inicjatywa biskupa Majdańskiego. To wie najlepiej, ile musi się ze mną napracować. Ale nikomu nie powie. I nikomu nie powie. Przepraszam, jakąś krypkę mam. Że Pani Tereso, Pani jest ważna. Gdzie jest stawianie granic? Jesteśmy za połową już naszego spotkania, Teresko, a ty przygotowałaś tutaj strasznie dużo niespodzianek muzycznych dla naszych gości. No bo chciałam im umilić, kochani. Więc teraz będzie o starych wróblach, które stracha się nie boją. Przez kolejne grudnie maje każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przemawiony. Ktoś wytyka nam co chwilę, rozpływ upał, zimie lecie, czas niedostrzeżonych tyle. Ktoś racji ma, lecz przecież jeszcze dzielone rany, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną. Jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam pokłonią ci tym palcem wygrażani. Możemy być w pogodzie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w sercach kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie proste słowa. Jeszcze zielone
resztę zielonej plamy. Życia nam nie skrzydła jeszcze. Na strychu każdy klejko mama nie skrzydła. Myśli sobie kilka, co nieraz już było. Jakby to miało zdrową, to bym jeszcze raz popchnął. Jeszcze zielone bramy, choć życie nam to wspiera. Prawem im swoje role na tym szczycy bez suflera. Najróżniejszych tupach gramy, lecz tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Się nie boją. Dziękuję, Kasiu. Przepięknie. No muszę zapytać o to, Teresko, bo było trochę o strachu, lęku. Tym naszym przeciwniku groźnym, który przez tyle lat zamykał nas w naszych ucieczkach, głupich rozwiązaniach, nieczuciu. Nie, mało nad nas było tej odwagi, by zobaczyć, co tak naprawdę nas lęka. Raczej niewolnikami tego lęku się stawaliśmy. Dziś, kiedy historia alkoholowa jest za tobą tak daleko, jak to tylko możliwe, no, za wiele zakrętów już poszłaś od czasu, kiedy ostatnio musiałeś się truć tym wspomagaczem. Czego się boisz dziś, Teresa, najbardziej? Rafał zawsze zadaje pytania trudne. Śmierci. W jakimś stopniu. Może nie na płaszczyźnie intelektualnej, to ja po pierwsze wiem, że ona istnieje. Po drugie, jako człowiek wiary, wierzę, że to jest przejście do jakiegoś innego świata, ale chyba tego momentu umierania się boję. Wiecie, z cierpieniem to już się trochę oswoiłam, ale też nie lubię cierpienia, boję się cierpienia. Bo teraz niedawno mnie robiła pewna pani, przyszła do mnie do domu, zabieg mnie robiła z paznokciami, wiecie, wrastającymi u nóg. I czułam, że zmienia się mój próg bólu. Zmienia się jakby, tak jak tolerancja kiedyś też się zmieniała na alkohol, nie? Tak zmienia się tolerancja na ból i odporność na ból. Także boję się tych dwóch rzeczy. Ta śmierć, która z całą pewnością jest zadana nam wszystkim, ktoś kiedyś powiedział mądrze i to nawet podczas wczorajszego spotkania to słyszałem, że skoro nie możesz dołożyć dni do życia, to dołóż życia do dni. To jest taki moment, w którym no, nie będzie już jak się schować. Nie da się nic przypudrować, nic tam przyopowiadać. Bardzo lubię czasami słowami zakryć moje nieprzygotowanie, moje wiesz, niedokładności, byle jakość, bo w słowach wszystko ładnie brzmi. Ale kiedy stajesz przed tym słowem odwiecznym, jak wierzymy, w momencie śmierci, no nic już nie przypudrujesz. Jak ty sobie wyobrażasz w ogóle to przejście tam? Ja to może właśnie
zacząłeś od pytania o to dziecko. Ja jako to dziecko, wiecie, dobrego, kochającego ojca, to sobie wyobrażam, że będzie z wyciągniętymi ramionami stał i czekał na mnie. Z zupą i drugim? A tam może być bez zupy, bez drugiego, bo innej strawy będę potrzebowała. Ja dzisiaj też innej strawy potrzebuję. Wiecie, najmniej nieraz, ja tak myślę, tak, bo mam takie osoby wspierające, pomagające, że to ta zupa najważniejsza, nie? Czasem. Czasem tak, no bo trzeba jednak jeść. Ale dla mnie nie najważniejsza, prawda, księże Rafale? Mówię o tym na spowiedzi. Nie samą zupą człowiek żyje. Innego pokarmu potrzebuję. Ważne jest, ja jestem w ogóle smakosz. Lubię ładne pomieszczenia, restauracje kiedyś lubiłam, zastawę, chociaż sama nie mam takiego wyposażenia ładnego. Natomiast innej strawy potrzebuję. Potrzebuję czasami najbardziej obecności drugiego człowieka. I rozmowy już nie ma, i nie takiej, wiecie, jakiejś banalnej. Banał to może być przerywnikiem czegoś poważnego. A w ogóle to mam... Ja tu przygotowałam coś jeszcze dla was, kochani, moi bracia i siostry. Nie wiem, czy nam się uda to zrealizować. Został nam kwadrans niestety. Kwadrans. Tego spotkania. No właśnie. Chciałam o miłości powiedzieć, ale nie będę tego tematu ruszać, bo jest to temat bardzo poważny i sama zauważyłam u siebie, wiecie, że to tak łatwo mówić o miłości, a ona wcale nie jest taka łatwa. I w sumie nie do gadania jakoś szczególnie, nie? Tylko tak. Do robienia. Do robienia, to ja to w książce napisałam, powołując się na myśliciela francuskiego, że nie ma czegoś takiego jak mówienie o miłości. Są dowody miłości. Ja przy tej okazji chcę podziękować za każdy dowód miłości wam, kochani. Dzięki. Moje. Kochana, bo ja mam jeszcze listę 40 pytań, z których zadam jedno, góra dwa, ale jedno muszę na pewno, bo mniej mnie interesują francuscy filozofowie, czy nawet, nie wiem, łacińscy i rzymscy. Bardziej mnie interesuje te pierwsze kruche kroki wspólnoty AA w Polsce, kiedy to po meetingach nie kończyły się meetingi, tylko zaczynały się wzajemne odprowadzania, rozmowy, budowanie. Czy coś z tej atmosfery takiego rodzinnego bycia ze sobą, kiedy wszyscy się znali, bo nie można było nie znać kogoś z 20-osobowej grupy, nie? Czy tam powiedzmy no 30 tam było. Czy możesz coś nam puścić, jakąś pocztówkę z tamtego czasu dla tych, którzy no, tylko mogą myśleć o tamtym czasie, bo go nie przeżywali. O, mogę. Jako, że niedawno wyłonił się ten pewien obraz. Przychodzi do mnie dziewczyna, której pomagam ostatnio, początkująca, i mówi, klepsydra wisi na twoich drzwiach. No to pytam się, a czy zapamiętałaś, kto zmarł? A jakiś profesor, to pytam, profesor Gogacz? Tak. Profesor Gogacz już nie mieszkał w moim domu od lat, mieszkał w domu u moich fratrów. I wiecie, i wyłonił właśnie, wyświetlił mi się obraz pewien, jak my po spotkaniu w zakroczeniu trzydniowym, była taka grupka osób, Jurek Długi, tam Janusz, Budda, Basia z Sopotu, przyjechali do mnie. Ja zrobiłam kolację, gadałem, nienasycenie. Rozmów, pytań, a jeden z nich swoją historię czytał w zakroczeniu. I Jurek do niego mówi, wiesz co? Ja to nad twoją głową, jak ty czytałeś, to nimb błękitny widziałem. Moja przyjaciółka Basia z Sopotu była bardzo impulsywna dziewczyna i taka, wiecie, ostra. I mówi, jak ja ci przyłożę,
to ty zobaczysz w nim dopiero. Okno było otwarte. Ja mówię, czekajcie, zaraz. Ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, że coś takiego istnieje. Ale mówię, byliby się pobili chyba, jak nieraz na naszych konferencjach I podobno byłaś ostra. Ale a właśnie nie mówię, że łagodna. Nie znam. No to 9 osób chłopaków powiedziało mi na tym spotkaniu międzynarodowym online. Ale dobrze, nie o tym. Proszę mnie nie przerywaj, bo nie dokończę. Co chciałam powiedzieć ważnego? I ja mówię zaraz. Trzeba dojść do prawdy, trzeba coś poznać, kogoś mądrego posłuchać. I nie, ja mówię, chodźcie, wiecie co? Ja pójdę do profesora Gogacza. Pan profesor mieszkał jeszcze wówczas w moim domu, na pierwszym piętrze. A to my idziemy z tobą, oni mówią, tak randa banda, nie? Druga w nocy. O matko, idę, no dobrze, idziemy. Idziemy, pan profesor otworzył, wszystkich nas zaprosił, no i niech jakby... Jak to, wtargnęliście o drugiej w nocy do profesorskiego mieszkania? Tak po prostu. Ja się przeraziłam, bo pełno dymu. Palił strasznie papierowo. Mówię mu o sytuacji, jak ja się przedstawiłam. Przecież się nie znaliśmy jeszcze wtedy. To był początek przyjaźni. I on mówi, tak, że to jest, że to, wiecie, takie poświaty są. To jak ludzie tacy oczyszczeni, on katarsis przeżył. No tej aurze, tak? Tak, o tej aurze, tak. Że bywa błękitna, dowiedziałam się wtedy, szara, bywa. No to już, dobra, o tym nie będę mówić. Ale wiecie, jaka to była dla mnie lekcja wtedy? Że ja tak łaknęłam prawdy, już po moim przebudzeniu, że tak, że chodziłam, pukałam, stukałam, żeby dowiedzieć się od kogoś mądrzejszego, jak to jest naprawdę, żeby mnie przybliżyć. Ja uwielbiam filozoficzne książki tych myślicieli, tych ojców duchowych, wiecie, pustyni, księdza Tischnera, bo ja tak szukam prawdy i tak kocham prawdę i tak chcę żyć prawdą i kocham wszystkich, którzy żyją prawdą. Kocham was, że dążycie do prawdy i chcecie się dzielić prawdą, bo to mnie uratowało. Ja wierzę, że to Bóg jest drogą, prawdą i życiem. To ja, żeby nie było za łatwo. O, jesteś! Witaj. Cześć. Słuchaj, Teresko, ostatnie pytanie, bo zaraz będzie płomień świecy tutaj brzmiało. To dobrze, zostawiamy czas na wiersz, ale na ostatnie pytanie, bo tą prawdą mnie uruchomiłaś. Czy zdarzyło ci się tak, że ktoś wypowiedział ci ewidentnie prawdę, i to trudną prawdę, i to prawdę o tobie, prosto w oczy, a ty powiedziałaś, spadaj, ty nie o mnie. Albo to raz. Pewno, że tak, ale też zostawałam z tym. Wiecie, zostawałam i później, bo ponieważ mnie świdrowało, już uwrażliwiało się, mój umysł się uwrażliwiał i moje sumienie się uwrażliwiało. No zaraz. Może to coś znaczy, a też mi pokazał starszy alkoholik, który już trzeźwiał. Założyciel, razem z Perkiem zakładali tą grupę. Ryszard, taki stary. I jak ja jego zapytałam o wolę Pana Boga, jak to jest, jaka rozpoznać wolę Pana Boga, nie? No to on mi powiedział, że 10 przykazań. Ale jak ja przyszłam do niego, powiedziałam, no to ja się zgodziłam z tym. Ja mówię, słuchaj, ja już na tą grupę to nie pójdę. O Płocko chodziło. Bo tam właśnie coś dotknęłam jakiejś prawdy, nie? Nie podobało mi się. A on mówi, nie, Teresko, to właśnie dlatego masz tam iść.
i do końca rozpoznać, która część twojego ja została poruszona. Czy wystarczająco? Wystarczająco, kochana. Mamy dokładnie 5 minut, więc jeżeli wiersz, to teraz. A, wiersz. Ja nie jestem aktorką. Na szczęście. Chociaż, ale, wiecie. Ale wyglądasz jak diva. Tu sami aktorzy. Ale nic nie widać, jak to przeczytasz. No, a tu lepiej. No wiersz bardzo wymowny, który, z którym, czy przez który ja się zidentyfikowałam. To jest wiersz Jerzego Leberta. Uciekałem przed tobą w popłochu. Chciałem zmylić, oszukać ciebie. Lecz co dnia kolana uparte zostawiały ślady na niebie. Dogoniłeś mnie, jeźdźcze niebieski. Stratowałeś, stanąłeś na mnie. Ległem zbity, łaską podcięty, jak dym, gdy wicher konagnie. Nie mam słów, by spod ciebie się podnieść. Coraz cięższa staje się mowa. Czyżby słowa utracić trzeba, by jak duszę odzyskać słowa? Czyli trzeba aż przejść przez siebie, twoim słowom siebie zawierzyć? Jeśli trzeba, to tratuj do dna. Jestem tylko twoim żołnierzem. Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Jeszcze jeden, błagam was, słuchajcie, który zrobił na mnie wrażenie. Księdza Twardowskiego. Tylko mali grzesznicy spowiadają się długo w niepokoju gorących warg. Potem noc goni ich spadających gwiazd smugo, jak pożary Joanny d'Arc. Ale wielcy grzesznicy na błysk mały przyklękną i wypłaczą się jednym tchem. Potem noc mają cicho i jak dobry łotr święto. Byłem z nimi, klęczałem, wiem. Dzięki, Teresko. Wielkimi brawami. Podziękujmy za to spotkanie. Nie wiem, jak jej dziękować. Jeżeli będziecie chcieli zdobyć książkę, to pod arkadami mam nadzieję, że jeszcze się uda. Trzeba udać się po wyjściu z sali dwa piętra niżej i pójść pod arkady Kubickiego. Tam ewentualnie będzie taka możliwość. Ale książka nie zniknie. Będzie w Warszawie do kupienia na pewno. Piotr zakończy nasze spotkanie. Z całego serca wam dziękuję. Przeproście tych, którzy zostali do drzwiami. Każdy z nas swą historię ma. Każdy z nas odbił się do dna. Dzisiaj jest wielu takich jak my. Na tej ziemi duże brawa dla Ira. Na Teresę. Zobacz, co da teraz świat. Stał się cud, chociaż było dno. Nowy plan życia dał. Na tej ziemi zaśpiewajmy razem. Ocaleni, wielu jest nas, wielu jest nas. Ocaleni, to ty i ja, to ty i ja. To co otrzymałem z nieba, to co dał Pan. Dzisiaj już dostaję łaskę, lepiej niż dar. Ocaleni. Miałem sen, że umieram już. W głowie strach, w sercu straszny ból. Jedna myśl,
życie już nie ma wiesz. Na tej ziemi nagle cud dotknął też i mnie. Łaski dar nadał życiu sens. Dzisiaj wiem, po co jestem tu. Na tej ziemi coś mogę razem. Ocaleń, wielu jest nas. Wielu jest nas, teraz my! Ocaleń, to ty i ja, to ty i ja. To co otrzymałem z nieba, to co dał Pan. Dzisiaj ktoś dostał łaskę, najpiękniejszy dar. Ocalona, to ty i ja, to ty i ja. Ocalona, to Teresa, to Teresa. Teraz my! Ocalej, to Teresa, to Teresa. Ocalona, to Teresa, to Teresa. Ocalona, to Teresa, to Teresa. Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się w zdrowiu, w miłości. Zobaczymy. Ocalona, to ty i ja, to ty i ja. Dzięki wszystkim.